naszemu Panu. Halleluja. Bóg jest wielki. Bóg jest dobry zawsze. Amen. Bóg jest dobry zawsze. I On posłał nam Syna swojego, Jezusa Chrystusa, żebyśmy byli zbawieni. Żebyśmy mieli odkupienie z grzechu, odkupienie, odpuszczenie grzechów, żebyśmy byli oczyszczeni Jego świętą krwią, żebyśmy byli napełnieni Duchem Świętym, żebyśmy żyli życiem, które On przygotował dla nas. I czasami nam się wydaje, że my nie jesteśmy godni. Czasami nam się wydaje, że Boże, ja nie mogę głowy podnieść do góry. Ale wiecie, Bóg Ojciec patrzy na nas i On posłał Jezusa Chrystusa i powiedział: w moim Synu, w Jezusie Chrystusie jest doskonałe usprawiedliwienie dla Twojego życia. Doskonałe zbawienie dla Twojego życia. Podnieś tę głowę, chcę Ciebie widzieć. Halleluja. I nasz Ojciec zachęca nas do tego, nie przez nasze uczynki, nie przez nasze zasługi, ale właśnie przez Jezusa Chrystusa się dostało. I wiecie, dzisiaj na tej ziemi dzieją się wielkie rzeczy i wspaniałe rzeczy przez właśnie obecność naszego Pana. Przez to, że każdego dnia, każdego poranku Jego łaska jest ciągle świeża i nowa. Amen? Dzisiaj, kiedy się obudziliśmy, Jego łaska na nowo jest świeża i nowa. Ona się wylewa na nas, wylewa się na cały świat. Halleluja. Tysiące ludzi dzisiaj przychodzi do Jezusa, aby pokutować, aby przyjąć Jego imię. Amen? Halleluja. Tysiące ludzi uwielbia dzisiaj Pana. Tysiące ludzi dzisiaj rano ma możliwość przyjść do Niego. Wiecie, tysiące ludzi na obliczu ziemi dzisiaj będzie ochrzczonych Duchu Świętym. I to się już dzieje. Amen? Halleluja. I my dołączmy do tego. Dołączmy do tego. Któregoś rana, kiedy się modliłem, kiedy prosiłem Pana, kiedy wołałem do Pana, usłyszałem taki głos: przebudzenia nie będzie. Ono już jest. Halleluja. Od momentu, kiedy Duch Święty został wylany na ziemię, kiedy Duch Święty przyszedł, kiedy Pan Jezus został wzięty do nieba, a Duch Święty przyszedł na ziemię, ono się rozpoczęło i ono jest cały czas. To jest jak fale. Raz jest mocniej, raz słabiej, ale ono cały czas trwa. I nie chciejmy, nie pozwólmy, aby diabeł nas oszukał, aby przeciwnik nas oszukał, że coś się skończyło i teraz już jest inaczej. Kiedyś było fajnie, a teraz jest trochę słabiej. Nie ma tak. Nie ma czegoś takiego. To zależy od tego, czy moje serce jest blisko Boga. Halleluja. Jeżeli się zgadzacie ze mną, to mówcie amen. A jeżeli się nie zgadzacie, to nie mówcie nic. Halleluja. I wiecie, ja chcę was zachęcić do tego, że Bóg jest dobrym Bogiem zawsze. Nasz Bóg Ojciec jest dobrym Bogiem i dzisiaj na tym miejscu chce do twojego serca i do mojego serca mówić. On chce wzbudzać w nas wiarę. On chce wzbudzać w nas nadzieję. Chce wzbudzać w nas radość. Halleluja. Przez te pieśni, które słyszeliśmy, które śpiewaliśmy, uwielbialiśmy naszego Pana. Kto uwierzy, nie zachwienie się, nie zawiedzie się. Amen? Halleluja. Kto uwierzy, nie zawiedzie się. I to są najlepsze wiadomości i najświeższe wiadomości, jakie wam chcę przekazać. Nasz Bóg jest dobry. Nasz Bóg jest dobry i jest taki sam, jak był wczoraj, taki sam jest dzisiaj. Taki sam, kiedy chodził po tej ziemi, Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, takim samym jest dzisiaj w Ustroniu. Halleluja. Chcę powiedzieć na początek takie świadectwo, bo nie mogę wytrzymać długo z nim, że jakiś czas temu, kiedy modliliśmy się na modlitwie mężczyzn, przyjechał do nas kochany brat z Opola. Przyjechał i nie wiedzieliśmy o tym, ale usiadł sobie na krzesełku, kiedy modliliśmy się o chorych, kiedy modliliśmy się o uzdrowienie. On siedział tam i nikt nie zwracał uwagi za bardzo, modliliśmy się. Ja z gitarą chodziłem, uwielbiałem Pana i zauważyłem pewien moment taki, kiedy on zaczynał ruszać nogami, kiedy zaczynał się kręcić na tym krześle, prostować się. I za chwilę, wiecie, kiedy się skończyło spotkanie, on mówi świadectwo, mówi: słuchajcie, ja nie wyszedłem do modlitwy, ale tam, gdzie byłem na krześle, Bóg dotknął mojego kręgosłupa. Zupełnie mnie przestało boleć. Kiedy jechałem do was z Opola, to mój kręgosłup mnie tak bolał, noga mi drętwiała, myślałem, że nie dojadę, chciałem się wrócić z tej drogi, z powrotem. Ale teraz Bóg mnie dotknął i jestem zupełnie zdrowy. Kręcę się i nic mnie nie boli, nic się nie dzieje. Ale to jeszcze nic, to było jakiś czas temu, kilka tygodni, może nawet miesięcy temu. Ale wczoraj, w piątek znowu był u nas na modlitwie i mówi, że Bóg go uzdrowił w cudowny sposób. Halleluja. Mówi, od tamtego czasu ani raz go kręgosłup nie bolał. Ani raz mu nie drętwieją nogi, ani ręce. Wszystko jest w porządku. Mówi, chwała Bogu. Mogę się dzielić. Mówi, w takim miejscu w pracy, gdzie nie można mówić takiego o Bogu, nie można mówić. Nie wiem, co to za miejsce. Ale on mówi, że zaczął mówić do pewnego człowieka, który nie wierzy w ogóle w Boga, tak twierdzi. I mówi, opowiada mu o swoim kręgosłupie. Mówi, Bóg mnie dotknął. Byłem tam w Ustroniu. Byłem, kiedy się modlili, to wiesz, nawet nie byłem w centrum tej modlitwy, a on na boku, gdzieś tam na krześle, dotknął mnie i w cudowny sposób mnie uzdrowił. Ten człowiek zamknął usta, nic nie powiedział i odszedł. Ale wiecie, to jest cudowne świadectwo, że Bóg jest wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. Halleluja. Amen.
I za to uwielbiajmy Go, wywyższajmy Go, opowiadajmy, co Bóg robi w naszym życiu. Mówmy to ludziom, bo każdy chce słyszeć, że jest realny Bóg. Żyjemy w takim miejscu świata, jest wspaniały czas, w jakim żyjemy. Też wam chcę powiedzieć, wspaniały czas, w jakim żyjemy. To jest taka, powiem, nasza epoka. Kiedy Duch Święty jest wylany, kiedy Duch Święty działa w twoim i w moim życiu, kiedy On chce działać przez swoje słowo, przez nas, przez modlitwę, kiedy chce działać przez zwykłych ludzi, to jest najlepszy czas, aby się Mu poddać, aby szukać Jego obecności, aby wgłębić się w Jego obecność, w Jego słowo. Halleluja. Amen. Jesteście ze mną? Chcielibyśmy czytać Słowo Boże. Otwórzmy Ewangelię Marka, 11 rozdział. Ja już kiedyś czytałem to słowo na tym miejscu, ale wiecie, kiedy każdy raz, kiedy otwieram Ewangelię, kiedy czytam Słowo Boże, Duch Święty na nowo kieruje mój wzrok na to, co On chce przekazać dla nas. Myślę, że to też będzie pomocne, kiedy pastor mówił o piątku, mówił o tym, żeby się modlić, żeby przychodzić przed Jego oblicze, aby się modlić o uzdrowienie. Żyjemy w takim czasie i żyjemy w takim miejscu, że nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale Europa Zachodnia, a my już prawie, że tak jesteśmy na pograniczu, jest dzisiaj tak okłamana przez przeciwnika, przez różne rzeczy, że człowiek ma odpowiedź na wszystko. Wszystko, co mogło się wydarzyć w życiu człowieka, to się umieściło tutaj. Każdą rzecz można wytłumaczyć. Każdą rzecz można logicznie przetłumaczyć. Nie ma nic, co by można było, naukowo nie można było potwierdzić. I to jest wszystko po to. Przeciwnik przyszedł z takim zamiarem, żeby ludziom zakryć twarz, że Bóg nie jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Amen? Żeby nie patrzyli się, że On dzisiaj może przyjść i ciebie uzdrowić. Że On dzisiaj może przyjść i ciebie zbawić. Że może zmienić swoją beznadziejną sytuację. Po to, żebyś wytłumaczył sobie w logiczny sposób, bo tak już musi być. Na każde rozwiązanie, na każdy problem jakieś mądre słowo jest znalezione. Po to tylko, żeby odwrócić uwagę i żeby się nie modlić. Żeby nie wołać do Pana. Ale Kościół Boży wie, co trzeba robić. W każdej sytuacji wołać, gdyż Bóg nasz jest Bogiem cudów. Amen? I Bóg chce potwierdzać swoje słowo znakami i cudami. I On w dzisiejszym czasie, w takim mądrej Europie, On chce pokazać przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Chce pokazać, że kiedy On dotyka te uzdrowienia, to tylko, wiecie, te laboratoria i te wszystkie wielkie naukowe mózgi będą musieć być tylko po to, żeby potwierdzić, że to jest cud Boży. Halleluja. Amen. Halleluja. I będą się pytać, gdzie są ateiści, gdzie są ci, którzy nie wierzą, skoro takie rzeczy się dzieją, a to już jest z nami. Halleluja. To już jest wśród nas. Amen. To, co powiedziałem, że przebudzenie jest. Przebudzenie jest, kiedy Kościół Boży wzywa imienia Jezusa. Kiedy ty i ja, kiedy wołamy do Pana. Czytajmy Ewangelię Marka, 11 rozdział. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód Pan Jezus. W oddali zobaczył pokryty liśćmi figowiec. Podszedł więc, by się przekonać, czy coś na nim znajdzie. Ale gdy się zbliżył, nie odkrył nic oprócz liści. Nie była to bowiem pora na figi. Wówczas powiedział do drzewa, oby już na wieki nikt nie jadł twoich owoców. A przysłuchiwali się temu jego uczniowie. Może do tego miejsca na chwilę. Troszeczkę inne tłumaczenie. Wiecie, chcę się wam pochwalić. Mam taką fajną Biblię. Nowe tłumaczenie. Wytłumaczyć się wam muszę. Nie jestem zwolennikiem wszelkich nowości. Czytam Słowo Boże z Brytyjki, Słowa Bożego. Czytam z Nowego Tłumaczenia. Mam też Biblię Tysiąclecia i bardzo, bardzo lubię porównywać te słowa. Ale chciałbym z premedytacją przeczytać z tego słowa, bo wiecie, jakiś czas temu dostałem od przyjaciół, z grupy, dostałem Biblię, właśnie tę Biblię, Słowo Boże. I bardzo się cieszę z tego, że mogę czytać Słowo Boże. Słowo Boże jest życiem. Amen. Halleluja. Jakkolwiek ono jest tłumaczone, czy bardziej współczesnym językiem, czy jest językiem staropolskim, czy jakimkolwiek, czytajmy Boże Słowo. Czytajmy Boże Słowo. Ona ma moc, ona ma moc. I chcę powiedzieć o tej Biblii, że jeden z braci moich kochanych podszedł do mnie i mówi: Janusz, tak długo, żeśmy Ciebie nie słyszeli tutaj za kazalnicą, że wystraszyliśmy się i kupiliśmy Ci Biblię, bo myśleliśmy, że zgubiłeś. Chcę wam powiedzieć, nie zgubiłem, moja Biblia się ma bardzo dobrze, mam teraz nową Biblię. I chcę wam czytać z tego Nowego Tłumaczenia. Tam jest wyświetlone z naszej Brytyjki, ale porównujmy i słuchajmy. Przechodząc rano, czyli następnego dnia, zobaczyli, że figowiec uschł od korzeni. Piotr przypomniał go sobie wtedy i powiedział do Jezusa: Nauczycielu, spójrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. W odpowiedzi Jezus skierował do nich słowa: Miejcie wiarę w Boga.
mojej Biblii jest wykrzyknik. Jest tak samo? Amen, halleluja. Miejcie wiarę w Boga. Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze, podnieś się i rzuć się do morza i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymacie, że otrzymaliście już to wszystko, o co modliliście się i prosiliście, a spełni się wam. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Bo jeśli wy nie odpuszczacie i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń. Do tego miejsca. Wiecie, wspaniałe słowo, bardzo lubię to słowo, bardzo lubię te miejsca, słowa. Często, kiedy wstaję rano wcześnie, chcę was zachęcać tym, kiedy wstaję rano wcześnie, aby czytać Boże Słowo, bo wtedy jest mózg świeży, jest wypoczęty, wtedy nie trzeba, oczy się nie zamykają, nie chce się spać. Wtedy, kiedy czytam, często jestem właśnie z Panem Jezusem w Jerozolimie. Chodzę po Jerozolimie razem z Nim i wyobrażam sobie drzewo figowe i Pan Jezus przychodzi do niego i jest głodny. I wszyscy wiedzieli, że to nie jest pora fig, że to nie jest pora owocowania i dojrzewania tych owoców. Wszyscy dobrze wiedzieli i musiało to być bardzo komiczne, kiedy uczniowie siedzą sobie i Piotr szturcha do Jana i mówi: Jan, patrzcie, ty taki młody jesteś, wiesz, że figi teraz nie owocują? A Jan mówi: no pewnie, że wiem. No popatrzcie, nasz Pan Jezus szuka owoców. To musiało komicznie wyglądać. Figowiec to jest takie drzewo, że w liściach schowają się owoce i kiedy chcesz zobaczyć, czy to jest już ta pora, czy te owoce są dobre, to musisz bardzo blisko przyjść, bo nie rozróżnisz od liścia. Podchodzisz, patrzysz się, są same liście, a kiedy przyjdziesz blisko, to zobaczysz, że są owoce. To jest figowiec. I Pan Jezus podszedł tak jak zazwyczaj zawsze, kiedy jest pora owocowania. On podszedł, był głodny, podszedł do tego drzewa i szukał owoców. Ale owoców nie było, bo to nie ta pora. I on powiedział, żeby nikt z tego drzewa już nie będzie jadł owoców. Ja długo myślałem nad tym. Panie Jezu, co Ty chciałeś zrobić? Przecież dobrze tak samo wiedziałeś. 30 lat. Dorosły człowiek. Wie dobrze. Wychowany w tej kulturze. Wychowany pośród drzew figowych. Wiesz dobrze, że to nie była pora owocowania. Pan Jezus chciał im pokazać, zademonstrować, jaka moc ma wiara. Wiara. Takie krótkie słowo. Wiara. Pan Jezus powiedział, jeżeli byś miał wiarę tak malutką, jak ziarenko gorczycy, powiedziałbyś tej górze, żeby się rzuciła w morze i nie wątpiłbyś w swoim sercu, tylko wierzył, to się stanie. Halleluja. Pan Jezus powiedział bardzo, bardzo wtedy kluczowe i wyraźne słowa. Chociaż to nie była pora fig, chociaż to nie była pora owocowania tego drzewa, on powiedział o wierze, on mówił o wierze. Tutaj nie skupiajmy się na drzewie w szczególny sposób, ale mówmy o wierze. Wiara to jest takie króciutkie słowo, na którym bardzo, bardzo wiele się opiera. Wiara to nie jest to, co słyszymy na ulicy, jakiej wiary ty jesteś. To nie ma nic wspólnego z wiarą. Wiara to nie jest to, że idziesz na autobus i wierzysz, że on przyjedzie. To jest wiara, ale to jest taka wiara przyziemna, nasza. Ale wiecie, jest wiara, którą daje Bóg. Słowo Boże mówi, że każdy otrzymał dar wiary. Kiedy się narodziłeś na nowo, kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa, kiedy pierwszy raz zawołałeś: Panie Jezu, przebacz moje grzechy, jestem grzesznikiem, zbaw mnie i przyjmij mnie do swojego królestwa. Wtedy Bóg dał do twojego serca dar. I ten dar to jest wiara. On ożywił twojego ducha, wcześniej on był martwy. Ale wtedy, kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa, kiedy przyjęłaś Jezusa Chrystusa, on ożywił twojego ducha i on wtedy zaczął żyć. I on dał cudowny dar. Halleluja. Każdy, kto przyjął Jezusa Chrystusa, ma ten dar. Nikt tutaj, jak siedzący jesteście, jak tutaj siedzimy i stoimy, nikt nie jest bez tego daru. Możesz powiedzieć, a ja nie mam daru wiary. To nieprawda. Przeciwnik będzie ciebie oszukiwał, że nie masz wiary. Ale Pan Jezus powiedział, nie trzeba tej wiary dużo, wystarczy bardzo malutko, abyś mógł góry przenosić. Każdy otrzymał dar wiary. Słowo Boże mówi, że każdy według miaru. Bóg jest tym, który rozdziela, obdarował nas tą wiarą. Halleluja. I chcę wam powiedzieć coś niesamowitego, co widzę teraz. Śpiewaliśmy taką wspaniałą pieśń. Ojcze, który stworzyłeś niebo i ziemię, który stworzyłeś wszechświat. Halleluja. Ojcze nieba, który ty stworzyłeś tak wspaniale to wszystko. I uwielbialiśmy naszego Pana. I wyobraziłem sobie podczas tej pieśni. I widziałem taki obraz, kiedy Bóg schodził po ziemi, kiedy jeszcze był chaos i kiedy nie było żadnego porządku na ziemi. On chodził i tutaj gdzieś w sercu jego miał obraz, jak to zrobi, jak to będzie wyglądać. On miał obraz tutaj w sercu. Tutaj w jego sercu, tam gdzie się mieści wiara. Halleluja. I Bóg tą wiarę użył i zaczął wypowiadać słowa. Oddzielił ziemię od morza, oddzielił, zrobił noc i dzień i popatrzył wspaniały świt
Słońce i księżyc i stwarzał po kolei. Wypowiadał słowa i to się działo. A Duch Święty rozkoszował się i igrał przed Nim, rozkoszując się, stwarzając to razem. Halleluja. Pan Jezus razem z Nim tworzył. I wiecie, Bóg, nasz Ojciec kochany, jest pełen wiary. Jego wiara to był obraz ziemi, wspaniałej ziemi, jak dzisiaj oglądamy. Amen. I wiecie, Bóg, kiedy stworzył człowieka, stworzył go na swój obraz i na swoje podobieństwo. I On chciał, żeby był tak bardzo podobny do Niego człowiek. Chciał, żeby mógł z Nim rozmawiać, żeby mógł z Nim negocjować, żeby mógł rozmawiać z Nim, żeby mógł przechadzać się po ogrodzie z Nim. Chciał, żeby miał taką samą wiarę jak Bóg. Niektórzy nie wierzycie teraz, ale ja wam powiem, że to jest ta sama wiara. Jest jej mniej albo więcej, tak jak Słowo Boże mówi, każdy dostał dar wiary, miarę wiary, amen. Ale to jest ta sama wiara. Bóg nie stworzył innej wiary dla człowieka, a inną ma dla siebie. Amen. Halleluja. Chociaż 5 osób usłyszałem chyba. Bóg ma taką samą wiarę, jak masz ty. Amen. Halleluja. Kiedy to powiesz na głos, to często to uwierzysz. Powiem wam takie śmieszne przeżycie, takie świadectwo na wschodzie, odnośnie wiary. Na wschodzie kiedyś, nie wiem czego mówiłem, było takie w małym zborze, na Bieszczadach gdzieś to było, w takim małym zborze była konferencja wiary. Było niedużo członków, było kilka członków i tak pomyśleli, że tak bardzo, nie, tak mało wiemy na temat wiary, zaprosili gościa, żeby usłużył przez 2 czy 3 dni na temat wiary. I kiedy ten gość mieszkał u rodziny pastorstwa, kiedy mieszkali tam, w sobotę była konferencja, wspaniały wykład na temat wiary. Jaka jest wiara? Trzeba wierzyć, wiarą trzeba zdobywać. I wszystko było mówione. Kiedy w sobotę wieczorem przyszli do domu, to gospodyni, żona pastora mówi do swojego męża, do pastora, mówi, jutro na niedzielę trzeba jakiś rosół ugotować, idź, ubij koguta. I on szedł do tego swojego gospodarstewka, żeby przygotować jakiś materiał na rosół. I pomyślał sobie, ten wykładowca, ten, który głosi na temat wiary, jest w domu, sam będzie siedział, no niech idzie ze mną, nie? Będziemy rozmawiać przy okazji. I wiecie, takie komiczne, kto ma gospodarstwo, to wie, takie komiczne zdarzenie, że ucięli głowę tego koguta i kogut uciekł. Tak się czasami zdarza. Kto ma do czynienia z tym, to wie, że tak się czasami zdarza. I oni dwaj chłopi stoją, kogut ucieka. I ten gospodarz się pyta, ten wykładowca się pyta tego gospodarza, to w końcu jest przygotowany na ten rosół, czy nie jest przygotowany na ten rosół? Tego gospodarza się pyta. A gospodarz patrzy i mówi, jest, tylko jeszcze nie wierzy. Nie może w to uwierzyć. Wiecie, wiara to takie krótkie słowo, ale Pan Bóg bardzo, bardzo gorąco chce, abyśmy mieli wiarę w sercu swoim. I tak jak powiedziałem, ta sama wiara, która jest w sercu Boga, bo On stworzył nas na swój obraz, na swoje podobieństwo i ta sama wiara, którą On stwarzał ziemię, ta samą wiarę umieścił w twoim sercu. Halleluja. Chcę, żebyś to wiedział. Chcę, żebyś to wiedział, wiedziała, żebyśmy nie byli oszukiwani przez przeciwnika, że to jest coś innego, to jest coś gorszego, słabszego, to jest coś, co Bóg specjalnie takim, powiedzmy, podróbkę zrobił do nas. Tutaj na ziemi nam nie trzeba aż takiej wielkiej wiary, jak miał Bóg, więc to jest coś mniejszego. To jest ta sama wiara. Halleluja. Słowo Boże jest przepełnione tym, że kiedy Bóg stwarza człowieka, tak bardzo się przyłożył do tego. Halleluja. I wiecie, tutaj Pan Jezus naucza nas odnośnie wiary. Mówi, że to wiarę, którą mamy jako zrodzone dzieci Boże, jako ci, którzy przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, kiedy zaczniemy ją używać, to ona ma moc. Ona ma moc. Amen? Ona dopiero wtedy zaczyna działać. Wiara jest mocna wtedy, kiedy działa. Kiedy my zaczynamy, odważymy się i robimy pierwszy krok. Wiara nigdy nie działa w tym miejscu, kiedy stoisz i wyznajesz i kiedy mówisz. Ona zaczyna działać wtedy, kiedy zaczynasz iść. Kiedy Piotr był w łodzi, taki przykład, to Pan Jezus chodzi po wodzie i Piotr mówi, Panie Jezu, pozwól mi iść do siebie. Pozwól mi do siebie przyjść. A Pan Jezus mówi, Piotrze, idź. No ale Panie Jezu, ale ja tego nie czuję. To jest woda przecież, ja tego nie czuję. Wyjdź z łodzi i chodź. I Piotr stoi w łodzi i mówi, Panie Jezu, ale tam jest woda. No to jest woda, ja Ci pomówię, żebyś przyszedł. Gdyby nie użył wiary po naszemu takiego ryzyka, nie zrobił pierwszego kroku, nigdy by nie chodził po wodzie. Wiecie, ja mam dużo pytań do tych ludzi, którzy chodzili
chodzili po ziemi, od ewangelistów do proroków. Kiedy będziemy w niebie, to też się Piotra muszę zapytać. Jedyny pierwszy z pierwszych ludzi, który chodził po ziemi, oprócz Pana Jezusa, wyszedłeś z łodzi, Piotrze, i co tam poczułeś? Co tam poczułeś? Co mi odpowie? Halleluja. Cieszycie się na taki moment, kiedy będziemy w niebie? Amen, halleluja. Chciejmy już teraz tym żyć. Ale póki jesteśmy na tej ziemi, Pan chce, abyśmy byli pełni wiary. Abyśmy byli pełni wiary. I tutaj w Słowie Bożym jest napisane, że Pan Jezus przeklął to drzewo od korzenia. Co Pan Jezus powiedział, że przeklął je? Powiedział, niech nikt nie będzie jadł z tego drzewa owoców. I ostatnim takim, kiedy mieliśmy modlitwę tutaj, modlitwę Kościoła, piątek, sobotę, to Pan przekazał takie bardzo mocne słowo, to było objawienie. Przekazał słowo, że Pan Jezus pokazał jak działa wiara. Pokazał, że my, kiedy modląc się o nasze problemy, kiedy modląc się o nas, modląc się o nasze choroby, o sytuację jakikolwiek, Bóg powiedział, o cokolwiek byście się modlili, tylko wierzcie. Więc ja teraz mówię o tym, o cokolwiek. Kiedy my się modlimy, abyśmy patrzyli tak, jak Pan Jezus patrzył na to drzewo. On jednego dnia przechodził i powiedział, nikt nie będzie z tego drzewa jadł. I nic się nie wydarzyło więcej. Uczniowie odchodzili i Pan Jezus dalej przechodzi do nauczania. Zaczyna nauczać na temat wiary i mówi, teraz słuchajcie mnie. I uczniowie słuchają i patrzą kątem oka na to drzewo. No dalej zielone, dalej fajne zielone drzewo. No kiedyś będzie owocowało, kiedy przyjdzie jego pora. A Pan Jezus mówi o wierze i mówi, gdybyście mieli taką małą wiarę, tylko wierzcie i nie wątpcie w swoim sercu, kiedy przychodzisz na modlitwę, kiedy się zaczynasz modlić, to tak jakby już się to wydarzyło, tylko ty przychodzisz, aby Bogu przedstawić swoją prośbę, swoją sprawę. Już z taką wiarą, Panie, dziękuję Ci, że to się już stało, że Ty to już wykonałeś, że to uczyniłeś, ale ja chcę być z Tobą, ja chcę wielbić Twoje święte imię, ja chcę słyszeć od Ciebie głos, chcę być razem z Tobą, ale ja wiem, że to się już stało. Amen. I Pan Jezus mówi właśnie, aby tak wierzyć, aby tak przychodzić do Boga, aby nie przychodzić, że tak jak jest napisane chyba w liście Jakuba, że jeżeli ktoś przychodzi do Boga, żeby nie wątpił, że On istnieje i że może obdarować, żeby nie wątpił w swoim sercu, bo jest napisane, że taki człowiek nigdy od Niego nie otrzyma. Przeciwnik jest za tym, abyś przychodząc do Boga w ogóle nie miał nadziei ani wiary, żebyś przyszedł do Boga i żeby Twoja modlitwa wyglądała mniej więcej tak. Panie, wiem, że jestem nic w niewart. Wiem, że nic ze mnie nie jest. Wiem, że tak w ogóle to nic nie potrafię, bo nawet Twoje słowo mówi, że beze mnie nic uczynić nie możecie, więc ja nic nie potrafię. Wiem, że nic nie potrafię, ale jakbyś tak mógł łaskawie wejrzeć na mnie, chociaż tak naprawdę to wiem, że chyba muszę cierpieć, ale proszę Cię, dotknij, żeby chociaż trochę mniej cierpiał w moim życiu. Amen. Co byście powiedzieli, rodzice, co byście powiedzieli, gdyby Twoje dzieci przyszły do Ciebie i mówiły, tato, wiem, że i tak od Ciebie nic nie dostanę. Nic od Ciebie nie dostanę, bo jestem złym synem, złą córką, w ogóle nic się mi nie należy. No ale mam potrzeby, no ale właściwie to nic nie chcę już powiedzieć. Taka bez sensu, nieklejąca się rozmowa. Zapomnijmy o tym. Chociaż może się wydarzyć na ziemi między złymi ludźmi, bo Słowo Boże mówi, że jesteśmy ludźmi, jakimi jesteśmy. Ojcami jesteśmy złymi. A nawet w tej sytuacji potraficie dobre dary swoim dzieciom dawać. Amen. O ileż więcej Ojciec Niebieski, który kocha, który nie szczędził nawet swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby Go posłać za Ciebie i za mnie, żeby zbawić nas z tego grzechu, żeby wyrwać nas z bagna. I On chce, abyśmy przychodzili z ufną odwagą, żebyśmy przychodzili do Niego, powiedzieć, tatusiu, ja potrzebuję od Ciebie, a wiem, że Ty tego masz pełno, że Ty u Ciebie tego jest pełno. Halleluja. I ja Ci dziękuję, że to już mam. Dziękuję Ci, że to już mam, ale przy okazji chcę z Tobą pobyć na chwilę. Ja wiem, że to już jest moje, ja już jestem spokojny za to. Dziękuję Ci, że mnie obdarowałeś dobrym życiem i zdrowym życiem. Dziękuję Ci, że mi to dałeś, ale ja chcę być z Tobą razem. Halleluja. Tak się modlimy. Przychodźmy do Niego. Na którejś jednej z modlitw, ja to zapisuję to słowo, Bóg wyraźnie powiedział do nas, że zanim przyjdziecie, zanim zawołają, co dalej? Ja już odpowiem. Zanim zawołają, ja już odpowiem. A kiedy jeszcze będą mówić, ja już im dam. Halleluja. Ja już będę obdarowywał. Kiedy jeszcze będą mówić? Wyobraź sobie, że Twoja modlitwa jeszcze nie spotkała tego słowa amen. A Bóg już Ci daje. Już obdarowuje Twoje życie. Tak się to dzieje. Musisz w to uwierzyć. Po prostu musimy zaufać jak dzieci. Uwierzyć w to, że to się dzieje. Halleluja. Wielokrotnie przeszkadza nam w tym umysł. Wiecie, bo wiara jest tutaj. Słowo Boże mówi, że wiara jest w sercu. A my wszystko chcemy tutaj mieć. Chcemy to wykombinować, chcemy to przyjąć i chcemy to widzieć. Ostatnio
Ostatnio na modlitwie, modlitwa jest późno, kiedy się modlimy późno wieczorem, byliśmy zmęczeni wszyscy. I modlitwa się trochę nie chciała rozkręcić, nie chciała się kleić. Modliliśmy się, uwielbialiśmy Pana, ale to nie było to. I któryś z braci mówi, słuchajcie, nasze umysły chyba już śpią, ale jest Duch Święty, halleluja. Ale jest Duch Święty. I Duch Święty, który jest tutaj, może zacząć modlić się. Więc kto się modli w językach, zacznijcie modlić się w językach. Niech Duch Święty się modli. Niech Duch Święty się modli. Pożyczcie Mu swoich ust. Niech Duch Święty się modli. Kto się modli w językach? Pomachajcie mi ręką. Kto otrzyma ten dar Ducha Świętego? Halleluja. Halleluja. Jak ja się cieszę z tego. I wiecie, kiedy zaczęliśmy się modlić w językach, kiedy zaczęliśmy uwielbiać Pana w językach, naszymi myślami nie ogarnialiśmy, co mówimy, ale Duch Święty zaczął wstępować. Duch Święty przyszedł i zaczął robić rzeczy. Za chwilę ktoś słyszy, że zaczyna modlić się słowami proroczymi. Ktoś inny zaczyna modlić się słowem z Ewangelii. Ktoś inny zaczyna tłumaczyć to, co przed chwilą było mówione w językach. I zaczyna się modlitwa, uwielbienie. Przychodzimy przed tron Boży i tak naprawdę to my nie wiemy. Nie wiemy. I właśnie na tym polega wiara, bo ty byś chciał wiedzieć, co mówisz, a Duch Święty się modli i ty uwierzysz Mu, ty wierzysz w swoim sercu, że On uwielbia Boga, że niewysłowione rzeczy wypowiada. Amen? W tym momencie, kiedy modlisz się w języka, zaczynasz wiarą żyć, zaczynasz modlić się wiarą. To już nie swoim umysłem, nie ogarniasz tego, ale zaczynasz się modlić i używasz swojej wiary. W takim prostym sposobie. Używajmy naszej wiary. Słuchajcie, kiedy budzisz się rano, kiedy modlisz się i kiedy brakuje ci słów, to zacznij modlić się w językach. To jest cudowny dar. To jest wspaniały dar. Kiedy budzisz się w nocy, Bóg ciebie budzi, to modlij się w językach. Amen? Halleluja. Ci, którzy macie ten dar, którzy nie, to dopnijcie tego, aby Duch Święty dotknął ciebie. Jego stół jest pełny tych darów. Halleluja. Pamiętam taki przykład kiedyś, kiedy modliliśmy się jeszcze w czasach, kiedy byłem w młodzieży, modliliśmy się o napełnienie Duchem Świętym. Jedna dziewczyna nie mogła przyjąć Ducha Świętego. Chciała, tak bardzo chciała. Ona płakała i mówi, Duchu Święty, czemu wszyscy już się modlą w językach, a ja nie mogę? Ja nie potrafię, ja nie mogę. I ona w takim załamaniu, w takim tym wszystkim mówi, Panie, ja już wyłączam w ogóle moje rozumowanie, moje myślenie. Chcę po prostu Ciebie, chcę po prostu Ciebie. I tak trwaliśmy w Bożym uwielbieniu. I któregoś spotkania to było, kiedy nie mogła stać już na swoich nogach i klęczała, nie pamiętam, czy klęczała. Zaczęła uwielbiać Pana, zaczęła modlić się. Ja patrzę się, łzy się leją po jej policzkach. Ona się zaczęła modlić i ktoś do niej przyszedł i tak samo klęknął, przysłuchiwał się i zaczął się śmiać. A ona nie zwracała na nikogo uwagi, tylko ręce miała podniesione do góry i modliła się. I modliła się. Ja nie słyszałem, uwielbialiśmy Pana, ale potem ludzie, którzy byli wokół niej, mówili, że pięknie po francusku uwielbiała Pana. Rozmawiała po francusku. Ktoś tam w liceum troszeczkę uczył się francuskiego języka i po francusku zupełnie, a nie uczyła się nigdy. Nie uczyła się tego języka nigdy. Potem zaczęła modlić się w innym języku, w języku anielskim. Nikt tego nie rozumiał. Ale wiecie, tak działa Duch Święty. Kiedy wyłączasz swój mózg, kiedy przestaniesz kombinować, a kiedy zaczynasz używać swojej wiary, Duch Święty zaczyna robić rzeczy. Wtedy robisz krok. Wtedy nie stoisz w łodzi, ale zaczynasz robić krok. Panie, Ty powiedziałeś, wyjdź, ja wychodzę. Chociaż wszystkie prawa fizyki załamuję w tym momencie, wszystko, co ludzie utworzyli wokół tego, powinienem być na dnie, ale ja robię krok i wychodzę z łodzi, bo Pan powiedział, wyjdź. Halleluja. Jedyny warunek, jaki jest do tego, to znać Jego wolę, słyszeć Jego głos i zrobić krok. Halleluja. I wyjść z tego miejsca. To jest wiara. To jest wiara, którą Bóg dał w twoje serce i ty ją masz tutaj gdzieś. Złap się tutaj ręką. Halleluja. Połóż tutaj na swoim krawacie. Połóż tutaj rękę. Tutaj jest wiara, w sercu, nie w twoim umyśle. Nie tam, gdzie różne tłumaczenia są. Wiecie, ludzie wytłumaczą to, kiedy zostaniesz uzdrowiony, to przyjdzie ktoś i popatrzy na jedno zdjęcie rentgena, drugie zdjęcie rentgena, trzecie zdjęcie rentgena i mówi, no te sprzęty jednak nawalają. Można to wytłumaczyć, pomyliliśmy się. Ale wiecie, Bóg się nigdy nie myli. Kiedy Bóg zaskakuje ciebie, to jest jedyna możliwość, żeby to przyjąć, to oddać Jemu chwałę. Powiedzieć, Boże, jesteś wielki, jesteś ponad wszystko. Halleluja. To jest wiara. To jest wiara. Kiedy stajesz w modlitwie. Wyobraźcie sobie, że Pan Jezus tutaj powiedział jedno bardzo ważne zdanie. Zwróćcie uwagę, 25 werset. Poprzedni werset mówi, że już wszystko otrzymaliście, o co prosiliście, ale jest jeden warunek, musicie znać Bożą wolę. Jest przeszkoda, jest miejsce, w którym nie otrzymasz od Pana, na pewno nie otrzymasz, a tutaj jest powiedziane dlaczego. I Pan Jezus zaczyna nauczać. A gdy stoicie, stójcie w modlitwie, halleluja. Ja wielokrotnie, kiedy klęczałem na podłodze albo leżałem na podłodze i wołałem do Pana, kiedy modlę się, wielokrotnie się mi to zdarza, że słyszę głos, stój,
Wstań na swoje nogi. Wtedy wstaje na swoje nogi, Bóg zaczyna mówić. I tutaj Pan Jezus, zauważyłem to niedawno, mówi, a wy gdy stoicie, tutaj jest powiedziane, stoicie i modlicie się, przebaczajcie. Często na kolanach modlisz się i przebaczasz. Na kolanach modlisz się i przebaczasz. Ale kiedy staniesz, twoja głowa jest troszeczkę wyżej, zaczynasz widzieć w kimś jakiś problem. Wydaje ci się, że jesteś troszkę wyżej. I Pan Jezus czasami mówi do nas, wstań. A teraz zobacz, w jakim miejscu jesteś. Czy twoja modlitwa nie napotyka przeszkód? Czy nie napotyka przeszkód? Dlatego często, kiedy Bóg mówi do mnie, stańcie, to wiem, że coś się kroi. Kiedy mówi do mnie, wstań, to wiem, że chce do mnie mówić. Wiem, że chce mówić do mnie. Halleluja. On już jest pierwszy zainteresowany tym, żeby moja modlitwa była wysłuchana. Żeby już się stało to, co ma się stać. Ale czasami moje myśli albo moje słowa pobiegły za daleko. Może kogoś obgadałem, może kogoś obmówiłem. Może o kimś źle myślę. Może o kimś myślę, że jest nie w tym miejscu, gdzie powinien i nie powinien myśleć na ten, ale modlić się o niego. I iść do niego i modlić się razem z nim. Amen? I wtedy wstaję. Bóg mówi, wstań na swoje nogi. I wiem, Boże, jestem gotowy, żebyś mówił do mnie. Chcę być w Twoim centrum. Chcę, żeby moja wiara działała. Chcę, żeby moja wiara była aktywna. Ale Ty chcesz mówić do mnie i Ty mi powiesz teraz, co jest na przeszkodzie. Jeżeli jest taka przeszkoda, chcę to od razu usunąć. Chcę, żeby nie było żadnych przeszkód, aby modlitwa poszła, aby modlitwy poszły do nieba, aby modlitwa wykonała to, co ma wykonać. Nie jest modlitwa żadna wszechmogąca. Nasz Bóg jest wszechmogący. Amen? Halleluja. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest ten, który jest wszechmogącym Bogiem. Halleluja. Ale nam, Słowo Boże mówi, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwa. Halleluja. Dlatego dołóżmy starań. Dołóżmy starań. I Pan Jezus mówi, gdy stoicie, módlcie się i przebaczajcie. Nie możesz żyć w nieprzebaczeniu. Jeżeli ktoś ciebie zraził, jeżeli ktoś ciebie dotknął, ktoś ciebie skrzywdził, a ty to gdzieś w sercu tam masz i cały czas przypomina się to. Nie możesz. Kiedy Bóg wysłuchuje twoich modlitw, ale kiedy przyjdzie konkretna sprawa, kiedy przyjdzie konkretne zadanie, kiedy przyjdzie człowiek, który potrzebuje w tym momencie wstać, a nigdy nie stał na nogach. Gdy się chcesz modlić o Niego, to najpierw niech Twoje serce będzie czyste przed Nim. Amen. Niech będzie Twoje życie wolne. Wolne od jakichkolwiek obciążeń. Żebyś miał jakieś obciążenie typu, że nie mogę temu człowiekowi wybaczyć. Nie mogę widzieć. Nie mogę się spotkać z Nim. Nie mogę Mu tak prosto popatrzeć w oczy. Więc musisz pójść i powiedzieć, przebaczam Ci. Przebaczam Ci. Musisz powiedzieć, proszę Cię o przebaczenie i przebaczam Ci. Musimy żyć w przebaczeniu. Halleluja. Pan Jezus przy największym, najważniejszym kazaniu w swoim życiu, które jest tutaj, mówi, jaki jest przyczyna, żebyśmy mogli przyjść przed Boże oblicze bezpośrednio. Bezpośrednio. Halleluja. I często, kiedy modlisz się, kiedy klęczysz, kiedy usłyszysz głos, stań na swoje nogi, to wiedz, że Bóg chce Ci coś powiedzieć. Chce Ci coś powiedzieć. A wy, gdy stoicie, gdy stajesz, gdy Bóg mówi, stań, gdy mówi do ciebie, to On mówi do ciebie, co masz zrobić. Co masz zrobić. A Słowo Boże jest naprawdę niesamowite. Chcę was zachęcić, czytajmy Boże Słowo. Czytajmy Boże Słowo. Słowo Boże mówi tak, słuchajcie, wiara rośnie, wzrasta, z czego? Ze słuchania. A słuchanie przez co? Przez Słowo Chrystusowe. Halleluja. Wiara wzrasta. To jest coś nowego, coś wspaniałego. Ta wiara, która jest Bożą wiarą, ona wzrasta. Ona może wzrastać. I ja wam powiem, że nigdy nie staniemy się ludźmi wiary, jeżeli nie będziemy wcześniej ludźmi Słowa. Słowa Bożego. Halleluja. Amen. Nigdy nie będziemy ludźmi wiary. Nigdy nie odważysz się na krok z łodzi. Nigdy nie odważysz się na to, żeby wyjść na głębie. Będziesz chodził może po plaży, tak wzdłuż. Będziesz chodził w jedną i w drugą stronę. Może po kostki tam gdzieś chluśnie cię woda czasami. Ale nigdy nie odważysz się, żeby wejść w głąb, tam gdzie patrzysz się, gdzie są fale. Ja wam powiem takie króciutkie świadectwo. Mówiłem go w Jarosławiu i to tak na świeżo w modlitwie zobaczyłem. Taki obraz z kilku lat, z kilkunastu lat z mojego życia, kiedy pierwszy raz z naszymi dziećmi pojechaliśmy na wakacje. Z naszymi dziećmi, tak mówię, bo byli mali wtedy. Teraz to są dorośli chłopi, tacy ludzie. Wiecie, kiedy byliśmy pierwszy raz w czasach nad morzem, to żeśmy zachwycali się morzem. I pierwszy dzień, kiedy poszliśmy na plażę, był taki nie sztorm, ale taki półsztorm. I tak bardzo chcieli do tej wody, ci moi chłopi, tak bardzo chcieli wejść do tej wody, a nikt nie wchodził na plażę, bo była, wiecie, czerwona flaga, tak samo nie wolno się kąpać, bo jest taki, powiedzmy, sztorm. Tak chcieli na te fale, że moja żona mówi, możecie iść, ale pod warunkiem, że tata pójdzie z wami.
Więc ja złapałem jednego za jedną rękę, drugiego za drugą rękę i weszliśmy do tej wody. Poszliśmy do tej wody i wiecie, te fale tak miotały nami, rzucały, a ci się śmiali do rozpuku. Śmiali się na całe gardło. Czasami ktoś tam się zakrzypał, bo się napił wody, to trochę się opamiętał. Ja myślałem, że już będzie dosyć, już mogę iść z powrotem, bo już po prostu niebezpieczne zauważył. A oni jeszcze bardziej chcieli. I krzyczą do mnie, tata, tamta fala jest taka wielka, lecimy tam, lecimy tam. I ja z nimi lecę tam, wiecie, jak chlusło, to wszyscy żeśmy leżeli. Staliśmy, ja myślę, to już może dosyć, a oni tak jak flagi, wiecie, odlatywali, bo tacy lżejsi byli. Ja ich trzymałem tylko mocno za rękę, żeby mi nikogo nie wzięło. I tak żeśmy się bawili w tych falach. I oni krzyczą, patrzcie, patrzcie, tam jest taka fala i my biegniemy w tej wodzie, wiecie, i przewracamy się. I ta fala nas przykryła. I znowu stajemy, i znowu idziemy. A niektóra była taka delikatna, tylko tak połaskotała, tylko nas poruszała. I znowu przychodzi wielka fala. I wtedy Bóg zaczął mówić do mnie. I mówi tak, popatrzcie, jedna fala jest taka, że nie stoisz na nogach, że cię przewróci, zakryje cię. Druga jest taka delikatna, że tylko czujesz takie muśnięcie. Ale to jest ciągle to same morze. Halleluja. To jest ciągle to same morze. Żadne morze się nie zmieszało, tutaj nie zmieniło. To samo morze, ten sam Duch Święty. Ten sam Duch Święty. I czasami przychodzi wielka fala. Czasami przychodzi wielka fala, która przykryje cię, której nie dasz rady, której jesteś powalony. A innym razem przychodzi delikatnie, w bardzo łagodny sposób. Halleluja. I Bóg jest właśnie tym, który chce nas obdarowywać, który nie chce, żebyśmy chodzili wzdłuż plaży i mówili, tam jest niebezpiecznie, tam jest niedobrze, to nie można tam. Ale tak jak te dzieci, one się chcą bawić i one największą frajdę miały, kiedy byli pozanurzani w tej wodzie. Największą frajdę, największą radość, halleluja. I czym głębiej żeśmy wchodzili, to oni jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Potem wiecie, ja już miałem szczere obawy, ale oni jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Dzieci nie wiedzą, jakie to niesie ze sobą konsekwencje. I chcieliśmy być jak dzieci. Chcieliśmy być tak, jak ci złapani za ręce, jak ojciec trzyma nas za ręce, że wie, kiedy jest bezpiecznie, wie, do jakiego momentu możemy i wie, że jest razem z nami. A one zupełnie, zupełnie nie myślą o tym, co może się stać. Zupełnie są zanurzone i rozkoszują się tym, co może być. Halleluja. Bądźmy takimi ludźmi wiary. Bądźmy ludźmi wiary. Uchwyćmy się za rękę naszego tatusia, naszego ojca, Boga i chciejmy wejść w głębie. Chciejmy wejść tam, gdzie Jego obecność. Trzymajmy się Jego woli. Bądźmy w Jego woli i trzymajmy się. Wiara bardzo potrzebuje Bożej woli. Bożej woli. Wiara musi mieć oparcie w Słowie Bożym, w Bożej woli. Ja miałem długo problem z tym, żeby zrozumieć, kiedy Słowo Boże czytałem i czytałem takie, wiecie, kiedyś przeczytałem sobie stare przetłumaczenie, stare tłumaczenie Biblii. Czytaliście kiedyś stare tłumaczenie Biblii? Starsi ludzie na pewno. Taki bardzo staropolski język, bardzo dosadnie odniesiony. Kiedy się go czyta, czasami otrzepuje się i czytam drugi raz, czy to jest możliwe, napisane. I tam, gdzie jest napisane, że nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Boża. To słowo w starym tłumaczeniu jest napisane, nie bądźcie głupi. Ale rozumiejcie, co mówi Bóg. Rozumiejcie wolę Bożą. Co to jest wola Boża? Wola Boża, zawsze Bóg działa, kiedy posyła słowo, On chce, abyś używał swojej wiary, abyś używała swojej wiary, abyśmy działali na Boże Słowo. Tak jak Piotr wychodzi z łodzi. I ja zawsze miałem z tym problem. Mówię, Boże, ja bym tak chciał być człowiekiem wiary, ale ja nie wiem do końca, czy to jest Twoją wolą, czy nie. I tutaj właśnie chciałbym Wam powiedzieć, że przeciwnik założył ludziom wierzącym kajdanki. Założył łańcuszki, jednym dłuższe, drugie krótsze, może to są sznurki. Pamiętacie taki przykład z niedawna? Założył i powiedział, możesz się modlić, modlij się, ale do końca to wolą Bożą nie jest. Modlij się o uzdrowienie, ale wszyscy nie będą uzdrowieni. Możesz się modlić o uwolnienie, ale niektórzy po prostu, no to jest, tak przypadło. I to są łańcuszki. Pamiętacie, nie tak dawno było takie proroctwo tutaj na tym miejscu, że ludzie wierzący idąc drogą mieli różne łańcuszki. Mieli różne łańcuszki. Niektóre były już pozrywane, ale dalej były na rękach. Niektóre to były sznurki. I czasami przeciwnik, on dopuści, żebyś już szedł, żebyś już trochę rękami pomachał nawet, ale on ciągle ma tam gdzieś łańcuszki, żeby cię trzymać. I on chce ci wlewać cały czas wątpliwość, zwątpienie. Chce cały czas wlewać wątpienie. I tak się działo w moim życiu. Bardzo, bardzo długo przeciwnik oszukiwał mnie, że to nie jest wolą Bożą. A kiedy zacząłem się modlić o kogoś, ktoś poprosił mnie o modlitwę, zacząłem się modlić, to mówię, Boże, ale czy ja się modlę według Twojej woli? Czy to jest to? Czy to jest to? Wiecie, i w tym momencie wkradało się w zwątpienie. I już w tym momencie tak jakby sam zamykałem drzwi. Zamykałem drzwi.
Dlatego Bóg w swoim słowie mówi, abyście zrozumieli, abyście byli mądrzy i rozumieli, jaka jest moja wola. Słuchajcie, Bóg, kochany Ojciec, Bóg Ojciec, który stworzył, Bóg Stwórca, który stworzył niebo i ziemię, ten potężny Bóg, wspaniały, a nasz Ojciec przez Jezusa Chrystusa, On chce, abyś znał Jego wolę, abyś znała Jego wolę. On chce, abyśmy rozumieli, co On chce powiedzieć do nas. Jak zrozumieć Bożą wolę? Boże, jak zrozumieć Twoją wolę? Halleluja, dziękuję Duchu Święty, że jesteś. Duch Święty przychodzi nam z pomocą. On nas wprowadza we prawdę. Wiecie, kiedy zacząłem Ewangelię czytać, to natrafiłem na takie wspaniałe miejsce. Umalujcie to miejsce w swojej Biblii, zakolorujcie go i czytajcie go każdy dzień. Kiedy uczniowie przyszli do Pana Jezusa i powiedzieli Mu tak. Mistrzu, Panie Jezu, nauczycielu, nasz kochany przyjacielu, powiedz nam, pokaż nam Ojca, a uwierzymy w Ciebie. Pamiętacie taki moment? Pokaż nam Boga Ojca. Pokaż nam Boga, a my uwierzymy w Ciebie. Tak łatwo nam będzie uwierzyć w Ciebie, kiedy Go zobaczymy. Popatrzcie, jaka droga na skróty. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego jeszcze nie widzimy, ale to już jest. Amen? To jest pewne. To nie jest jakieś tam domniemanie, że może coś się stanie. To nie jest pozytywne wyznanie, że wszystko będzie dobrze. Tak jak w świecie jest takie fajne powiedzenie. Podoba się mi to nawet, powiem wam. Wszystko będzie dobrze. Kiedy tam wszystko, tragedia, wszystko tam, wszystko się rozsypało, poklepie cię ktoś po ramieniu, wszystko będzie dobrze. A sam w to nie wierzy w ogóle. Ale się mówi tak, nie? Tak samo jak się pytamy czasami, co u ciebie? Dobrze. Pan Jezus dlatego Piotra się pytał nad morzem 3 razy. Czy mnie miłujesz? A człowiek za 2 razem zaczyna się zastanawiać, że coś nie gra. A za 3 razem powie, że nie jest dobrze. I wiecie, tak samo uczniowie pytali się, Panie Jezu, pokaż nam Ojca, pokaż nam Boga, pokaż nam swojego Ojca i już żadnych wątpliwości nie będziemy mieć. Chcemy Go zobaczyć i gwarantujemy Ci, że na całe życie będziemy najbardziej wierzącymi ludźmi, jakim tylko możesz poznać. Boże, objaw się nam, pokaż nam swoją twarz, pokaż nam swoje oblicze i my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, uwierzymy w Ciebie. Amen? A Pan Jezus powiedział tak bardzo proste słowa. Powiedział tak, widzicie mnie, a ja nic nie robię innego, co robi Ojciec. Ja nie robię nic innego, czego bym nie widział u Ojca. Robię dokładnie wszystko, co widzę u Niego. Mówię wam wszystko dokładnie, co słyszę od Niego. Chodzę po ziemi dokładnie tak, jakby chodził Ojciec. Widzicie mnie? To tak, jakbyście widzieli Ojca. Tylko musicie w to uwierzyć. Wiecie, ja w tym momencie otworzyły się mi oczy. Ja mówię, Boże, to ja już wiem, jaka jest Twoja wola. Kiedy zacznę czytać Ewangelię, ja mogę widzieć, Panie Jezu, co Ty robiłeś na ziemi. Widzicie to? Amen? Co Pan Jezus zrobił na ziemi chodząc? Uzdrawiał chorych. Wypędzał demony. Zbawiał. Przebaczał grzechy. Amen? Pan Jezus uwalniał. Przygarniał tych, których wszyscy odrzucili. Karmił głodnych. Halleluja. Dawał nadzieję tam, gdzie już nie było żadnej nadziei. On dawał życie. Chodził po ziemi. Powiedzcie, czy kogoś skrytykował? Czy on kogoś po prostu powiedział, że nie, dla ciebie już nie ma miejsca? Nie robił tego. Pan Jezus robił wspaniałe rzeczy. I kiedy czytasz Ewangelię, możesz powiedzieć, Boże, jak ja się cieszę, że Ty jesteś Bogiem takim właśnie jak Pan Jezus. Taki jak Pan Jezus, taki jest Bóg Ojciec. I kiedy my mamy zamieszanie w naszym życiu, a przeciwnikowi bardzo na tym zależy, chcę wam powiedzieć, podkreślić w szczególny sposób, kiedy mówimy o wierze, kiedy mówimy o tym, żeby zaufać i uwierzyć Bogu całym sercem, nie umysłem, Słowo Boże mówi, nie polegaj na swoim rozumie, nawet tak ignoruje nasz rozum czasami, nie polegaj na swoim rozumie, ale uwierz Mu całym swoim sercem, zaufaj Mu, to wtedy przeciwnik bardzo, bardzo, bardzo będzie stawał na przeszkodzie, żeby do tego nie doszło. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kiedy na spotkaniu wyjdzie 30 ludzi do uwielbienia, do modlitwy o chorych, to 30 ludzi będzie uzdrowionych. Kiedy wyjdzie 40 ludzi, to będzie 40 uzdrowionych. Amen? Kiedy ktoś przyjdzie o uwolnienie, będzie uwolniony, szedł z tego miejsca. Kiedy my w sercach naszych uwierzymy, że Boża wola jest, aby to robić. Bo Pan Jezus nikogo nie zostawił chorego na drodze. Pan Jezus nikogo nie zostawił cierpiącego. On koło nikogo nie przeszedł, żeby nie uzdrowić. Wiecie, było takie miejsce, którego też... nie mogę tego przeżyć. Powiem to na głos. Przyszedł do jednego miasta i powiedział, że chciał tam wielu uzdrowić, ale nie mógł z powodu ich niewiary.
I tylko niektórych uzdrowił. Popatrzcie, była niewiara, ale pomimo tego jeszcze Pan Jezus uzdrawiał. Ale było powiedziane, że pomimo niewiary i lekceważenia Boga nie mógł tam uczynić wielu, wielu cudów. Ale tak, gdziekolwiek przychodził Pan Jezus, gdziekolwiek przychodził, On wszędzie czynił cuda. Wszędzie czynił cuda. Wszędzie działy się znaki i cuda. Wszędzie ludzie byli uzdrawiani, byli uwalniani. Wszędzie ludzie przychodzili, nie byli głodni, ale byli nakarmieni i chcieli widzieć, jeszcze raz chcemy słuchać nauczyciela, chcemy przyjść jeszcze. I wołali następnych, przyjdźcie, bo on ma słowa życia. Halleluja. Człowiek, który był uzdrowiony, 38 lat chorował i był uzdrowiony. Wiecie, uczeni, ludzie wielkiego mózgu złapali go i mówią, chłopie, jest sabat, święty dzień, a ty niesiesz łóżko. Nie wolno ci tego robić. Ty grzeszysz. I ten człowiek 38 lat nie chodził. Wyobraźcie sobie, 38 lat chory, niesie łóżko. I oni mu mówią, że jesteś grzesznikiem, bo niesiesz łóżko. A on mówi, 38 lat nie mogłem go nieść, a teraz, no to sobota trafiła akurat, no. Że też taki pech. I wiecie, on mówi, ale ten, który mnie uzdrowił, kazał mi go nieść. Powiedział mi, wstań, weź to swoje łóżko i idź. No to zrobiłem dokładnie, co mi kazał. To jest wiara. On nie kombinował, że jest sabat, to trzeba to łóżko zostawić. W niedzielę przyjdę po niego. Amen. Jego mózg wyłączył w tym momencie. On przyjął wiarę. Przyjął wiarę. Przyszedł Syn Boży. Przyszedł Jezus Chrystus i powiedział, weź swoje łóżko i idź. Więc on wstał na swoje nogi, które nie chodziły 38 lat. Wziął swoje łóżko, które Pan Jezus powiedział, że ma wziąć. Położył je na swoje plecy i idzie przez miasto, przez centrum. Idzie koło kościoła, idzie koło ratuszu. Tam, gdzie największe zagrożenie dla tego łóżka. Wiecie, z powodu łóżka nikt chyba nie był prześladowany. Kto był z powodu łóżka prześladowany? Chyba jeszcze nie. Ale zdarzyło się tak, że człowiek był. I ludzie, którzy byli mądrzy, uczeni, którzy byli wykształceni, mówią, chodź, chwileczkę, popatrzcie, niesiesz zgorszenie na całe miasto. Jesteś grzesznikiem, niesiesz łóżko w sabat. Nie wolno tego robić. To jest święty dzień. A on patrzy zdziwiony na nich i mówi, ale ten, który mnie uzdrowił, opowiedział mi, że go wziąć. Więc ja wiarą przyjąłem i wziąłem to łóżko i niosę go. Do mojego domu go mam zamiar zanieść. A on mówi, oni mu mówią, to ten, który ci to powiedział, też jest grzesznikiem. I wiecie, tutaj jest fajne zdanie. Ten człowiek mówi, nie wiem, czy jest grzesznikiem, czy nie. Ale wiem, że byłem chory 38 lat, a dzisiaj jestem zdrowy. Halleluja. I wiecie, ludzie często spekulują, czy to jest dobra nauka, czy to nie jest dobra nauka, czy to jest dobry kierunek, czy to nie jest dobry kierunek, ale cud jest cudem. Amen. Jezus Chrystus jest wczoraj, dzisiaj ten sam na wieki. Halleluja. I kiedy On ciebie dotknie, kiedy On ciebie uzdrowi, to nie będziesz główkował, czy to było dobre, czy to nie było dobre. Kiedy człowiek 38 lat nie chodził, a naraz może skakać i cieszyć się i iść, to dla niego nie było żadnej doktryny. Dla niego nawet ci uczeni w piśmie nie byli problemem. Oni z nim dyskutowali, uświadamiali go, a on mówi, jestem zdrowy. Nie wiem, czy on jest z grzechu, czy nie. Nie znam się na tym. Nie jestem uczony, ani nie umiem tego wymyślić. Ale wiem, że jestem zdrowy. Wiem, że chodzę. Ten, który mnie spotkał, mnie uzdrowił. Halleluja. I wiecie, ludzie dzisiaj mogą sobie tłumaczyć różne rzeczy. Różne mądre decyzje mogą podejmować i na twój temat mogą różne snuć wieści. Ale cud jest cudem, że Jezus Chrystus w tobie jest nadzieja chwały. Halleluja. Amen. I kiedy Bóg dotyka, kiedy ty położysz ręce na chorych, kiedy będziesz się modlił i nie będziesz wątpić w swoim sercu, ale będziesz wierzył, że ten, który uzdrawiał 2000 lat temu, jest dzisiaj taki sam, to on to uczyni, a ludzie tylko potwierdzą to. Ci mądrzy ludzie tylko powiedzą tak, amen, to jest. Bóg jest pełen chwały. Jeżeli takie cuda się zdarzają, jeżeli takie rzeczy się zdarzają, to musi być Bóg. A jeżeli On jest, to chciejmy zapragnąć Go. Amen, halleluja. I wiecie, tak będzie Ewangelia głoszona. Niech Kościół nie jest oszukiwany więcej, że cuda są niepotrzebne. Że mamy Słowo Boże, mamy dobrą naukę, mamy wspaniałe kazania, że cuda już tak właściwie są niepotrzebne. Medycynę mamy bardzo dobrze rozwiniętą. Ale ja wam powiem, same ręce podniesione do góry dają swoje znać, że czasami nie wiemy już, gdzie szukać pomocy. W Jezusie Chrystusie jest zawsze pomoc. Halleluja. Tylko przyjdź do Niego i wierz w swoim sercu. Tutaj w swoim sercu. Wiecie, chciałem powiedzieć, że wiara w sercu, to jest to, o co musisz zadbać. Powiem wam tylko kilka takich zdań. Czego Pan Jezus będzie szukał, kiedy przyjdzie po Kościół? Wiary. Halleluja. Jest takie słowo, które mówi o tym, że pozostaje wiara, nadzieja, miłość
Największa z nich jest co? Miłość. Amen. Halleluja. Ale miłość jest rozlana w sercach naszych. Miłość, kiedy jesteśmy blisko Boga, to nie potrzebujemy się wysilać, bo to samo płynie. Amen. Halleluja. Ale o wiarę trzeba walczyć. Ale o wiarę trzeba walczyć. Wiara sama nie przyjdzie do ciebie. Wiarę, żeby zbudować, żeby wzrosła, to musisz być człowiekiem słowa. Musisz czytać Słowo Boże. Amen. Amen. Słowo Boże niech będzie rozkoszą naszego życia. Niech będzie rozkoszą naszego miejsca przed Panem. I wiecie, jest dużo, teraz muszę to powiedzieć, bo Duch Święty mnie do tego przynagla. Jest wiele rzeczy, które mówią nam, jak wielki jest Bóg, które mówią, przemawiają do nas. Wiele głosów możemy słyszeć, ale zostawmy wszystkie te głosy, wspaniałe głosy, zostawmy je, dopóki Słowo Boże nie będzie na pierwszym miejscu, najważniejszym miejscu w twoim życiu. Amen. W Ewangelii nie znajdziesz woli Bożej i nie znajdziesz najważniejszego miejsca. Niech Słowo Boże, jeżeli bym miał teraz zrobić hierarchię słyszenia Boga, to niech Słowo Boże będzie tym pierwszym. Amen. Na pierwszym miejscu Słowo Boże. Dlatego wgłębiajmy się, czytajmy, studiujmy, medytujmy nad Nim, a kiedy się modlisz, masz, rozmarzaj się w swoim umyśle, w swoim sercu i zaczynaj myśleć o tym, co Bóg robił. Halleluja. Ja często w modlitwie, wiecie, zaczynam się modlić, uwielbiam Pana, wywyższam Go, a potem zaczynam zamykać oczy i zaczynam uwielbiać Pana. Czasami muszę otworzyć, bo szybko chodzę, mogę się przewrócić. Ale wiecie, i zaczynam marzyć o tym, co Bóg chce robić w naszym życiu, co On chce robić w Tobie, we mnie. Kiedy myślę o spotkaniach modlitwy, kiedy myślę o spotkaniach, nabożeństwach, o uwielbieniu, kiedy myślę o uwielbieniu, już mam pieśni jakieś przygotowane, Duch Święty mi daje, to ja chodzę w uwielbieniu i zaczynam śpiewać w duchu. Gdzieś tam widzę siebie, jak śpiewam te pieśni. Widzę grupę, jak śpiewam. Duch Święty w tym momencie pokazuje mi, że o osoby, o które się mam modlić i zaczynam się modlić o to. Halleluja! Duch Święty prowadzi. Czasami mówi mi odnośnie tych osób, ale wszystko zaczyna się tutaj. Halleluja! Amen! Tutaj wszystko się musi zacząć. Kiedy my będziemy znać Bożą wolę, kiedy my będziemy znać to, co Ojciec chce, abyśmy robili na tej ziemi, chce, jakimi byśmy byli ludźmi na tej ziemi, to wtedy nie będzie żadnego problemu. I przeciwnik będzie robił wszystko, żebyś nie uwierzył, wszystko, żeby tylko zwątpić, żeby w połowie twojej modlitwy powiedzieć: Boże, to chyba nie jest twoją wolą. Kiedy już jesteś blisko celu, to on będzie tym bardziej nasilał. Bo on zawsze będzie robił schody. Zawsze będzie robił przeciwności. On jest ojcem kłamstwa i zawsze będzie kłamał. Zawsze będzie ci mówił, że jesteś do niczego i tak długo to będzie mówił, aż nie usłyszy, aż to powiesz na głos, a potem będzie triumfował i cieszył się. Dlatego nie wypowiadaj żadnych takich słów, ale modlij się i wypowiadaj te słowa, które czytasz na kartach Biblii. Halleluja. Otwórz listy. Listy są do nas pisane. Amen. To tak, jakbyś dostał list od Boga. Otwórzmy listy i chcielibyśmy sobie wziąć jakiś fajny, kolorowy długopis i podkreślać w swojej Biblii, tam gdzie Bóg mówi o tym, kim jesteśmy w Chrystusie. Podkreślaj to i wyznawaj to swoimi ustami, to, co tam jest napisane. Kim jestem w Jezusie Chrystusie? A potem, kiedy to wszystko podkreślisz, to spisz to na kartce, żebyś mógł się modlić tymi słowami. A kiedy zaczniesz się modlić tymi słowami, zobaczysz, jak Bóg zmienia twoje życie i wokoło ciebie. Amen? Halleluja. Dlatego, że to nie jest pycha. To jest Boża wola. Ja chcę wam powiedzieć, że to jest Boża wola, abyśmy wiedzieli, co Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. Czym nas, kim nas uczynił w Jezusie Chrystusie. Żebyśmy nie powiedzieli więcej, że jestem taki malutki. Dobrze, że jestem malutki, ale mam wielkiego Ojca, wspaniałego Ojca. Halleluja. I przez tego malutkiego człowieka wielkie rzeczy się dzieją. Wielkie rzeczy się dzieją, dlatego, że Duch Boży mieszka we mnie. Jezus Chrystus mnie odkupił na własność. Na własność. Halleluja. A Słowo Boże mówi, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, synami i córkami. Amen? Wyznajemy to często w modlitwie? Wyznawajmy to. Ci, którzy dziećmi Bożymi jesteśmy, ci, którzy Duch Boży prowadzi, jesteśmy synami i córkami Bożymi. Przeciwnik przyjdzie i powie: a jaki tam ty syn jesteś? Jaką córką ty jesteś? Popatrz się na swoją przeszłość. Człowieku, jest tysiące ludzi, którzy mają wspaniałą przeszłość. Tak by mogli być przed Bogiem, ale nie ty. Wszyscy, ale nie ty. Bóg właśnie mówi przez Słowo Boże, że ci, których Duch Boży prowadzi, są synami i córkami Bożymi. Halleluja. Więcej, tam jest jeszcze napisane. Nie wiem, czy jesteście w stanie to usłyszeć. Jeżeli synami i córkami, to kim jeszcze? Dziedzicami. No to już przesadziłeś. Dziedzic to jest ten, który dziedziczy spadek. I Pan Jezus rzeczywiście zostawił nam to. Powiedział: wszystko to, w czym ja posługiwałem, zostawiam wam.
Halleluja. Ale nie zostawię was z tym samych. Halleluja. Poślę wam Pocieszyciela, mojego najlepszego przyjaciela, Ducha Świętego, który będzie z wami na wieki. Na wieki. Halleluja. Nie tylko do skończenia świata, ale na wieki. On będzie z nami na zawsze. Na zawsze. Dlatego uchwyćmy się tego słowa. Wyznawajmy to słowo. Chciejmy, aby tutaj wiara w nas pracowała. Przestańmy myśleć rozumem naszym. Przestańmy ogarniać to. Jest ciężko. Wiecie, jest tak różnie w tym świecie. Jest rozmaicie. Zacznij wypowiadać słowa, które mówią o tym, że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj ten sam na wieki. Amen. Zacznij mówić o tym, że Duch Święty jest wylany i On działa dzisiaj. Że nie oczekuje następnego przebudzenia, bo to tylko może być większa albo mniejsza fala. Amen. To może być fala, która cię albo przykryje, albo tylko cię połaskoczy. Ale to jest ten sam Duch Święty. Halleluja. Halleluja. Ten sam Duch Święty, który stąpił na apostołów, na pierwszych apostołów. Czytam Dzieje Apostolskie teraz i cieszę się. Wiecie, to jest niesamowitą radością do mnie, z jaką mocą Duch Święty działa przez zwykłych, prostych ludzi. I dzisiaj. Tak jak przez apostołów. Tak chce działać przez ciebie. Tak On chce, abyś niósł świadectwo, abyś niosła świadectwo, aby się nie wstydzić tego, ale mówić, jak Jezus Chrystus uzdrawia, jak On dotyka, jak On zbawia. Amen? Halleluja. A kiedy On zbawia, kiedy On dotyka serca, to się dzieją wielkie rzeczy. On od wewnątrz przekształca. My czasami sobie myślimy, wiecie, ja się wam przyznam do jednej rzeczy. O wiarę trzeba walczyć każdy dzień. Jakiś czas temu nawrócił się pewien przyjaciel, człowiek. I ja w swoim sercu każdego dnia, kiedy się modlę o niego, to zacząłem się modlić o niego i przyszło też takie zwątpienie. Ja mówię, Panie, nie dzwoni do mnie, nie odpisuje. Ciekawe, czy to się nawrócił, czy się nie nawrócił. Tak. Mózg. Mózg zaczyna pracować. Ciekawe, czy to tak, czy to tak. W jakich okolicznościach się ludzie nawracają. Nie miałem nigdy z tym doświadczenia. I wtedy przychodzi Duch Święty z pomocą. Kiedy Bóg dotyka, kiedy człowiek wierzy w sercu i wyznaje swoimi ustami, zbawiony będzie. Amen. Popatrzcie się na swoje życie, jak przyszliśmy do Jezusa Chrystusa. Byliśmy w różnym stanie. Niektórzy z nas byli w rozsypce. Niektórzy z nas byli w beznadziejnym stanie. Niektórzy jeszcze byli dosyć tacy fajni, można powiedzieć. Ale przyszliśmy do Jezusa pewnego dnia i w sercu swoim uwierzyliśmy, że jesteśmy grzesznikami, a ten, który nas może oczyścić, jest tylko Jezus Chrystus. Amen. Kiedy to uświadomimy się, a Duch Święty nam to potwierdził, swoimi ustami wyznaliśmy, Panie Jezu, jestem grzesznikiem, a Ty jesteś święty, Ty jesteś Zbawicielem, który może przebaczyć moje grzechy i o Ciebie proszę, abyś mnie oczyścił. I wtedy to się stało. Przyjęliśmy to wiarą i od tamtego momentu popatrzcie, jakimi ludźmi jesteśmy, blisko Pana. Amen? Nie miej nigdy wątpliwości. Nie miej nigdy wątpliwości. Kiedy wiara się pojawia, chciej to wyznawać. Chciejmy czytać Słowo Boże. I tutaj chcę was zachęcić jeszcze do jednej rzeczy. Czytajmy Słowo Boże na głos. Nie tylko przy ludziach. Sami. Sami. Kiedy jesteś sam na sam, a twoje drzwi twojego pokoju są zamknięte, może i na klucz za tobą, tak jak Pan Jezus powiedział, zacznij czytać Słowo Boże na głos. Kiedyś usłyszałem ten głos. Kiedy Duch Święty mi powiedział, zacznij czytać Słowo Boże. O, tak to zacznie. Zacznij czytać Słowo Boże. A ja mówię, a co robię? Zacznij go czytać. Czytam. Zacznij czytać Słowo Boże. Zacząłem czytać na głos. Kiedy twoje uszy to słyszą, zupełnie coś innego się dzieje. Błogosławiony, który czyta i ci, którzy słuchają. Amen? Spróbujcie to zrobić. Zróbcie takie doświadczenie. Przyjdziesz do domu, kiedy masz społeczność, kiedy masz w tym czasie, kiedy masz relację z Panem, kiedy jesteś sam na sam. Fajnie jest czytać w grupie, ale sam na sam. Otwórz Słowo Boże i zacznij go czytać na głos. Zobaczysz, że usłyszysz dwa razy więcej niż zwykle. Amen? Ja już to wiem, ale chcę was zachęcić do tego eksperymentu. Chciałbym powiedzieć tylko jeszcze jedno świadectwo. Jakiś czas temu, co czyni wiara? Jakiś czas temu potrzebowałem fachowej rady, pomocy. Chciałem zamontować taką grzałkę do wody. I dzwonię do znajomego, który jest ekspertem w tej dziedzinie, chociaż to też po linii elektrycznej, ale dzwonię do niego i pytam się go, słuchaj, taki i taki parametry, tyle wody, chciałbym nagrzać wodę, jak mogę wielkiej grzałki użyć? A on pierwsze pytanie zadał mi, jaki masz gruby kabel? Jakie jest połączenie do tego urządzenia? Jaki jest gruby kabel? No i ja mu przedstawiłem to i on mi obliczył szybko
I wtedy mi powiedział, jaki mogę mieć mocy grzałkę, żeby jak szybko można było to nagrzać. I kiedy on to obliczał, kiedy on tam się zastanawiał i coś tam mamrotał w tym telefonie, to Bóg zaczął do mnie mówić, popatrzcie, w gniazdku, tutaj w 220, czy jakkolwiek, jest stałe napięcie, jest zmienne, jeżeli ktoś się zna na tym, ale jest cały czas takie same. Tam jest moc. Tam jest moc. I wyobraź sobie, że to samo gniazdko, które jest w tobie i tam radyjko może, albo ładowarkę do telefonu podpinasz, to same źródło zasila wielkie fabryki, potężne maszyny. To same źródło. To nie jest inna elektrownia do fabryki, inna do twojego gniazdka w domu. To jest to same źródło. Źródłem jest Bóg. Amen? Źródłem wiary jest Bóg. Halleluja. Ale jaki ty masz gruby przewód, żeby się podpiąć? Jeżeli masz cieniutki kabelek, to się spali. Jeżeli masz mocny odbiornik, wiele mocy potrzebuje twój odbiornik, musisz mieć gruby przewód. Potężny przewód musisz mieć. To jest obraz naszej relacji. To jest obraz naszej relacji. Ze źródłem nie ma problemów. Chcę wam powiedzieć, że elektrownia, jak na dzisiejszy dzień mogę was zapewnić, dostarcza prąd, nie ma problemu. Nie wiem jak tam z opłatami, ale z dostawą nie ma naprawdę kłopotu. Chcę was upewnić. Natomiast problem jest wtedy, kiedy za duży odbiornik podłączysz do cienkiego kabla. Jeżeli chcemy wykonać Bożą wolę, Bóg daje nam wielkie zadanie, to musisz policzyć, jaki potrzebujesz przekrój kabla. Halleluja. Musisz policzyć, ile potrzebujesz czasu, aby się podłączyć do niego i na stałe być podłączony. Amen? Musisz obliczyć to, jak długo i z jaką intensywnością chcesz spędzić z nim czas i musisz spędzić ten czas. Jeżeli tylko chcesz naładować telefon, wystarczy ci 5 minut. Klęknąć na modlitwę i pomodlić się. Ale kiedy chcesz już włączyć urządzenie, musi to być grubszy przewód. To musi być już kabel. A kiedy chcesz podłączyć maszynę, kiedy chcesz podłączyć coś, co napędzi w ruch i wprowadzi coś do życia, to musisz naprawdę zadbać o relacje. Zadbajmy o relacje. Kocham was naprawdę i chcę, żebyśmy razem mogli iść, przychodzić przed Boże oblicze i zadbali o to, aby Bóg mógł wykonać swoje dzieło na tej ziemi. Halleluja. Czytajmy Boże Słowo, czytajmy Ewangelię, czytajmy, co Jezus Chrystus zrobił na ziemi i dziękujmy Bogu. Boże, dziękuję Ci, że znam Twoją wolę. Wiem, co Ty robisz, co Ty robisz na ziemi. Że przez Jezusa Chrystusa, przez naszego Pana pokazałeś nam dokładnie, kim Ty jesteś, jaki Ty jesteś. Gdybyś Ty, Ojcze nasz kochany, przyszedł na ziemię, robiłbyś dokładnie to samo, co robił Jezus. Halleluja. I Ty byś dokładnie mówił to samo, co Jezus. Dokładnie to samo by się działo. Dokładnie to samo. Halleluja. I teraz, Boże, kiedy już znam Twoją wolę, jestem spokojny o to, o co się mogę modlić z wiarą. Halleluja. Amen? Że moja wiara nie musi być narażana na jakieś wątpliwości i chwiejne. Słowo Boże mówi, że niech taki ktoś, kto przychodzi do Boga, nie będzie chwiejny, taki miotany wiatrem czy falą. Ale niech jest pewny tego, że otrzyma już od Pana. Amen? Halleluja. Tam dalej jest napisane, żeby ktoś, kto chwiejny jest, nawet nie myślał o tym, że coś może otrzymać. Bo po prostu zamykasz drzwi. Zamykasz drzwi. Dlatego przestańmy może myśleć więcej naszymi kombinować, ale zacznijmy ufać Słowu Bożemu. Halleluja. Czy to jest stary przekład, czy to jest nowy przekład? Czytajmy Boże Słowo, bądźmy ludźmi Słowa. Słuchajmy Bożego głosu, ale przede wszystkim Boże Słowo. Tam, gdzie Pan Jezus mówi, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja, Ojcze, dziękuję Ci, że jak ja w Tobie, a Ty we mnie, jedno jesteśmy. Chcę, aby oni byli we mnie i w Tobie tak samo jedno. 17 rozdział Ewangelii Jana, pamiętacie? Pan Jezus najbardziej zależało Mu na tym, kiedy się modlił modlitwą, najbardziej gorliwą modlitwą, oprócz Getsemane. On prosi, Ojcze, tak jak Ty we mnie, a ja w Tobie, tak jedno, aby oni, czyli Ty i ja, aby ci ludzie z Ustronia, z okolic, żeby byli tak jedno we mnie, aby tak jedno byli w nas. Aby tak zrozumieli moją wolę. Aby tak dokładnie wiedzieli, czego ja chcę zrobić na tej ziemi. Co ja chcę zrobić na tej ziemi. Żeby żaden przeciwnik, ani żaden człowiek, ani nic nie było w stanie im powiedzieć, nie, to nie jest tak. Musicie troszeczkę zwolgować. Troszeczkę musicie zwolnić. Bo Bożą wolą nie wiadomo, czy tak do końca jest, żeby dotykać ludzi tak bezpośrednio. Dokładnie tak chcę zrobić. Tak jak Pan Jezus. Tak jak Pan Jezus. Bóg Ojciec chce wykonać swoją wolę i On to zrobi. On to zrobi przez ludzi, przez Ciebie i przeze mnie, jeżeli otworzysz swoje serce. Halleluja. Kochany jest nasz tatuś, kochany jest nasz Bóg Ojciec, który objawia swoją wolę tak doskonale. I chcę was do tego zachęcić. Wszystko zaczyna się z relacji. Wszystko zaczyna się do stałego podłączenia do Niego. A potem już sama praca płynie. Halleluja. Miejcie dobry czas. Zanurzajcie się w Bożej obecności.
poświęćcie czas. Jeżeli masz 20 minut na czytanie Słowa Bożego, zrób sobie 40 minut do tego jeszcze na słuchanie Jego głosu. Kiedy modlisz się 15 minut, 30 minut niech będzie, żeby Go słuchać. Bóg jest Bogiem rozmownym. On chce mówić do Ciebie. On chce mówić do Ciebie. Chce im marzyć. Chce im wyobrażać. Słowo Boże mówi, że Bóg daleko więcej chce uczynić ponad to wszystko, o czym marzymy i o czym myślimy. Amen? Jak On ma cokolwiek zrobić, skoro Ty w ogóle nie marzysz, ani nie myślisz o tym, co byś chciał? Zacznij marzyć, a On zrobi więcej, niż wymarzysz. Amen? Zacznijmy myśleć o tym. On daleko więcej, ponad to wszystko chce uczynić, ale zrozummy, że my musimy zacząć marzyć. Musimy zacząć to mieć tutaj. Tak jak Bóg miał w sercu swoim ziemię, świat i te kwiatki wszystkie piękne, które rosną, zaczynają puszczać teraz z ziemi na wiosnę, to On tak samo w tobie jest wiara i to musi się gdzieś tam pojawić w marzeniach. Musisz to mieć. Kiedy zamykasz oczy, musisz to mieć przed sobą. Chciej to mieć. To jest wspaniały czas. Niech Boże Słowo wypełni swoją wolę. Niech ono nie wróci puste, ale niech ono wypełni w każdym sercu to, z czym jest posłane. Wiara niech rośnie w sercach waszych. Wiara wasza to jest zwycięstwo. Amen? Słowo Boże mówi, że wiara zwycięża świat. A zwycięstwo, którym zwyciężyli świat, to co? Wiara wasza. Halleluja. Słowo Boże mówi bardzo dużo o wierze. Bardzo dużo o wierze. Mówi też o tarczy, która gasi wszystkie ogniste pociski złego. To nie znaczy, że kiedy my jesteśmy w Bogu, to już nic w naszym kierunku nie poleci. Ja wam chcę powiedzieć, że nawet nie staniesz z ławki, a już polecą pociski w twoim kierunku. Na twój umysł, najczęściej. Na twój umysł. Ale kiedy mając wiarę, tarczę wiary, znając wolę Bożą, od razu zgasisz wszystkie pociski złego. Amen. Przeciwnik się będzie wściekał, będzie się złościł, będzie podkładał kłody, będzie robił wszystko, żebyś nie zadbał o wiarę w swoim sercu. Ale pomimo wszystko chcę cię zachęcić, walcz o swoją wiarę. Walcz o wiarę, gdyż to jest dar Boży, który możesz na nowo zwiększyć, który może rosnąć, który może przynieść wielkie owoce i który może spełnić twoje życie. Halleluja. Walczmy o wiarę. Tego wam życzę. Amen.